Miniony tydzień Oczami Jasnowidza, czyli gawędy Marka Szwedowskiego. Proszę Państwa, w minionym tygodniu bardzo wiele rzeczy wydarzyło się różnych, ciekawych, fajnych. Może, może zacznę trochę ze swojego podwórka. Proszę Państwa, przekonałem się po raz kolejny, że moje reportaże zaświatów mają sens. I bez względu na to, co piszą ludzie pod tym, to naprawdę jest warte do zamieszczania. Pojawili się u mnie młodzi ludzie, którym umarł ojciec we śnie. I to bardzo niedawno, bo jakieś trzy tygodnie temu. Kiedy rozmawiałem z nimi, powiedzieli, że odsłuchali wszystkich reportaży moich zaświatów po śmierci. I te reportaże trzymały ich przy życiu, uratowały im życie, nie oszaleli, ale słuchając tego, uspokajali się i byli przekonani, że ojciec, który umarł jest w innym świecie, jest mu lepiej. A potem u mnie nastąpił kontakt jako medium i byli jeszcze raz szokowani, zadowoleni, bo padło bardzo wiele szczegółów, które znali tylko oni, a ja przecież nie mogłem znać. Także jeszcze raz, proszę Państwa, pokazuję to, że ta praca moja, którą wykonuję, którą umieszczam w internecie, po prostu ma sens. Dlatego dziękuję Państwu za miłe wpisy, za wspieranie mnie, za ciepłe słowa, za różne rzeczy, które Państwo mi wysyłają, za piękne maile, za wsparcie, ponieważ naprawdę razem, bo razem ja i Państwo tworzymy coś fajnego dla innych. Proszę Państwa, jestem zszokowany trochę całym tym hejtem, który wylewa się w internecie. Oczywiście też i na mnie, ale nie tylko na mnie. Otóż do kin wchodzi film o świętym Maksymilianie Kolbe Dwie korony. To będzie film o człowieku, który oddał swoje życie za drugiego człowieka. Przecież ja nie muszę przybliżać tej postaci. Sam byłem w Niepokalanowie, widziałem muzeum. No, można być pod wrażeniem. I ktoś pod zwiastunem tego filmu pisze taki tekst. No, i kurwa, kolejny film o pedofilu. No, ludzie, kochani, no, i nawet nikt tego nie blokuje, i nie ma cenzury. Oczywiście potem tam po nim jadą, tyle waku, i tak dalej. I zamiast jakichś sensownych posłuchać wpisów, czy poczytać, robi się burza. Ale z mojego podwórka zrobiłem film. Przecież robię też reportaże o zaginionych dzieciach. Rodzice mnie proszą, abym to zrobił. A więc robię. Rozmawiam z nimi. Z własnych pieniędzy. Nie biorę za to nic. Dokładam sam. Jeżdżę, sprawdzam, rozmawiam. I ktoś pisze pod filmem przy reportażu. Oczywiście skasowałem to. Zaginionych chłopców. Ty jesteś ur... poje... tam... bany... Takich jak ty trzeba po prostu karać i to surowo za te debilizmy, które tu odstawiasz. No proszę Państwa, nie rozumiem. To niech pójdzie do tych rodziców, niech im powie, że to wariactwo, niech im to powie w oczy. Ale po co wypisywać te rzeczy? I wolno, wolno, można, można. Taki niestety jest ten świat. Albo ktoś pisze pod filmem, też gdzie tam są zaginieni. Poszukujemy. Ciekawe, ile frajerzy na tym zarobiłeś. No, bez komentarza, proszę Państwa. Tu nie ma co w ogóle komentować. Tu nie ma się co tłumaczyć. Po prostu tak wygląda dzisiejszy świat. Ale cieszę się, kiedy Państwo piszą, że większość jest po stronie mojej że chcemy razem coś zrobić, że pomagamy tym ludziom, bo wpisy, które państwo piszą, dodają skrzydeł. Dziękuję wszystkim bardzo. Proszę państwa, a tak naprawdę to brak nam empatii. Otóż słyszymy w wiadomościach, że konduktor z pociągu wyprosił dziecko, ponieważ ono miało niepodstępowaną legitymację. Małe dziecko zostaje wyrzucone z pociągu, ponieważ nie ma stempelka w legitymacji. Brak empatii, brak zrozumienia. To jest winna szkoła, bo nie do patrzenia. A co jest winne, dziecko, które ma tam 10 lat? Ale oczywiście, przepis: wyprowadzone dziecko zostaje na peronie, pociąg odjeżdża. O czym my tu w ogóle mówimy? O co to wszystko chodzi? I do czego zmierza ten świat? Proszę Państwa, ale też są dobre rzeczy, bo nie możemy tak w końcu na tą naszą policję do końca narzekać. Bo po 19 latach wychodzi zbrodnia, oskurowanie kobiety, zostaje złapany mężczyzna. Dzięki nowym badaniom, dzięki nowym środkom z tak zwanej grupy z archiwum X zostaje złapany człowiek, który 19 lat temu zabił studentkę i oskurował. Proszę Państwa, to się w głowie nie mieści, ale tak to wygląda. I myślę, że wiele spraw będzie jeszcze wyjaśnionych. Także składamy i chylimy czoło przed tymi, którzy to robią. Nie możemy wszystkich wrzucić do jednego worka. No natomiast, niestety, jest jak jest, i tak czasem, proszę Państwa, bywa, że jedne sprawy są, drugie sprawy czekają. Być może, że te sprawy, które my tu prowadzimy, też się wreszcie doczekają szczęśliwego finału. Ale chcę powiedzieć taką definicję, że Jasnowic to nie jest ktoś, kto poszukuje zaginionych, lata za nimi szuka, doprowadza sprawców, yy, lata z łopatą kopie. Nie, to jest człowiek, który poprzez swoje wizje, naprowadza na ślad, do całej układanki dokłada brakujące puzle, z tego co widzi, może widzieć sprawców, może widzieć co się stało, może widzieć gdzie jest osoba zaginiona, żyjąca, również żyjąca i to wszystko. I tu rola jasnowidzenia się kończy być nie jest policjantem, nie jest detektywem i nie ma uprawnień do latania z łopatą, poszukiwania i ścigania przestępców. Żeby było jasne. No cóż, proszę Państwa, mamy już jesień. Pogoda nas nie rozpieszcza. Miało być podobno na weekend lepiej. Jak widać, niestety nie jest. Jak widać, nawet z pogodą im się niekoniecznie sprawdza. No cóż, wielka jedna loteria, a pogoda swoje. Na portalach różne są dziwne rzeczy. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że jakiś nowy przyjdzie, tajfun, orkan. Co tu się będzie działo nad Polską? No jak widać, nic, proszę Państwa, się wielkiego nie dzieje. Wieje to wieje, ale internet lubi nas straszyć i lubi nam pokazywać, że za chwilę będzie Armagedon, a przecież. Jak widać, tak do końca nie jest. Proszę Państwa, w minionym tygodniu także, oczywiście, e, będzie e, pracowaliśmy znowu nad e, zaginionymi. E, weszły nam nowe sprawy. Ja, oczywiście, zrobiłem nowy reportaż na temat spraw kryminalistycznych, w ogóle zabójstw, a e, zaświatów i to się w przyszłym tygodniu ukaże. Mamy dużo pracy, dużo działania. Powoli nam to wszystko się jakoś rozkręca. Myślę, że i stowarzyszenie, i wszystko będzie e, działać. Także spokojnie idziemy do przodu. Chcę Państwu naprawdę podziękować za wsparcie, bo to razem tworzymy, powtarzam jeszcze raz, razem tworzymy naprawdę coś fajnego. No a z takich absurdów, które zauważyłem, to e, widziałem, jak zrobiono przystanek autobusowy. Pięknie, ładnie, nowoczesny. Okazało się, że nie może się autobus tam zatrzymywać, bo nie ma w ogóle podjazdu. Tam, gdzie powinien być podjazd, nie postawiono przystanku autobusowego i wszyscy stoją tam, a przystanek stoi dalej. Kiedy pada deszcz, nikt nie idzie do przystanku, no bo przecież nie zdąży, kiedy podjedzie autobus. Od taki mały absurd, czyli bareja wiecznie żywy. No i, proszę Państwa, budują nam metro. Na czas budowy, wiercenia tunelu, wyprowadzano mieszkańców z domów na Pradze, ponieważ powiedziano tym mieszkańcom, że po co mają słyszeć huk, po co ma się trzęść im w mieszkaniu. Myślę, że sprawa jest zupełnie inna. Boją się, że te stare budynki się zawalą. Praga, proszę Państwa, to jest jeszcze taka część starej Warszawy, gdzie jest wiele ładnych, ciekawych domów. Można by to wszystko odrestaurować, można by bardzo wiele zrobić, bo ta Warszawa jeszcze przetrwała, tak? Bo przecież została zburzona Warszawa cała, kiedy stawiano pałac kultury, wyburzono jeszcze te domy, które stały, bo przecież musiał powstać wielki pałac kultury, a Praga zachowała jeszcze tą przedwojenną Warszawę. Ale znowu zastanawiają się, myślą, radzą, zanim coś uradzą, zanim coś wymyślą. No, ciekawe, jak długo to jeszcze potrwa. No, oczywiście należy wspomnieć też o naszych piłkarzach, którzy wywalczyli sobie. Drogę do Moskwy, tak można powiedzieć, zobaczymy, jak będzie dalej. Mecz oczywiście pełen napięcia, jak to bywa na meczu. Fajnie, elegancko. Znowu oczywiście jedynka nie transmitowała tego meczu. No bo i po co prawda ehm, nie wiadomo dlaczego, ale brawo dla piłkarzy. Ehm, oczywiście nie jestem tak za piłką nożną, nie śledzę wszystkiego, ale kiedy gra nasza reprezentacja, lubię usiąść, popatrzeć. I podelektować się zwycięstwem, pewnie jak wielu e, z nas. No i, proszę Państwa, jeszcze kolejny taki absurd, czy absurd, jakby to powiedzieć, który udało mi się dostrzec. Wybudowano piękny budynek, deweloper go postawił. Ma budynek 7-pięter, ładnie wygląda, przeszklony, wszystko fajnie i jest winda w bloku, co nie powinno nikogo dziwić. Ale, proszę Państwa, jest jeden mały problem. Żeby wejść do windy, trzeba najpierw po schodach wejść na tak zwane półpiętro. I gdyby to było 5 schodów w porządku, 12 schodów jest, żeby wejść na półpiętro i dopiero do windy. No tutaj ktoś, proszę Państwa, pomyślał. Tu się popisali dopiero. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim za uwagę. Zobaczymy, co da nam następny tydzień. Proszę za mnie trzymać kciuki, bo jest tyle spraw do rozwiązania, tyle rzeczy. Niech to wszystko zacznie funkcjonować. Ja nie przejmuję się tym, co piszą o mnie. Dziękuję za wsparcie. I oby nam zaświeciło słońce, i jeszcze było tej złotej polskiej jesieni.